Dobra, jesteśmy sobie teraz na duo, zobaczymy jak nam pójdzie. Przed chwilą wygraliśmy sobie rękę, tylko że poprzednia ręka to była, wiecie, taka na 1v1. Być może teraz, jeżeli będę z jakimś sojusznikiem, to trochę to zmieni i ten sojusznik przegra nam gierkę. Mam nadzieję, że nie, zobaczymy. Wydaje mi się, że jest troszeczkę ogar, ponieważ właśnie obudowywuje łóżko, a my lecimy sobie na oponenta. Oponenci już nie mają tego łóżka, więc nie wiem, gdzie my lecimy. Niepokój mnie to, że ja jestem dopiero w połowie, a oponenty już są u nich, więc pewnie ogarniają jakieś skomplikowane sposoby na robienie mostów, których mi się nie chce robić. Okej, no właśnie o tym mówiłem. Dobra, straciliśmy łóżko. Ten nasz hop i oponent już sobie spadli. Zieloni się do nas budowali, ale no chyba się wycofali trochę. Nie za bardzo wiem, co powinienem robić, w którą stronę uciekać. Tam jest pomarańczowy, którego sobie właśnie zaraz dojadę. Okej, no to sobie go dojechałem, rzeczywiście. Nie no, ale teraz ta arena to będzie nasz dzień, zobaczycie. W sensie, wiecie, zrobimy tych oponentów. Okej, dziwna trochę arena, bo tamci oponenci są strasznie blisko, a ci są strasznie daleko. W sensie wiecie o co chodzi, no ci z tej strony. Więc my jesteśmy już po szydiaksach. Ciekawe czy oni też się będą budować po diamenty, czy raczej nie. Okej, tu jest szkło, oni zabudowywują łóżko. Nasz sojusznik no nawet nie wyszedł z bazy, więc trochę zabawnie. My sobie też je może zabudujmy. Okej, co, lecimy na bitkę. Wydaje mi się, że hop jest na hita. Okej, dobra, udało się. Zrobiliśmy oponenta, nie mamy życia, więc jest lekki problem. My jesteśmy biali, okej, dobra, czyli ten hop... W samym spadku, gdy nie wyłączyłem Wi-Fi w telefonie szybko, żeby wam powiadomienia tutaj... Nie przychodziły i wibradje, i żeby was nie denerwowały. Zderzga. Ej, okej, ten hop zadał mi hita z automatu praktycznie. W sensie, no trochę jak cheatów się zachował. No bo takiego hita z automatu dostałem, że to jest niemożliwe. Dobra, powinniśmy się z tym hopem z naszej drużyny trzymać teraz razem. Okej, okay, pewnie źle się razem trzymamy. Okej. Okay. Zaltabował się chyba, że nie spadł. Dziwne to było. W sensie wiecie, no powinien normalnie polecieć na dół, a on się zahaczył. Ale to mógł się zaltabować w sumie, więc nie hituje. Można to robić legalnie, powiedzmy. Okej, okay, oni robią jakieś dziwne akcje, w sensie ten serwer ma anti-cheata z gówna chyba, ponieważ to co oni robią to jest jakieś niemożliwe, w sensie, no możemy sobie pooglądać, w sensie ja wam wytnę jakieś momenty, jak te hopy robią jakieś niemożliwe akcje, no bo oni nie mają jeszcze możliwości bicia, ja już dostaję hitting od nich. Dobra, uznałem, że nie będę patrzeć na tych oponentów, no bo zaraz jakieś kidosy w komentarzu mi napiszą. Oni wcale nie mieli cheatów, oni po prostu mają grać, a ty jesteś nowym. Tak mi napiszą jakieś kidosy w komentarzu, więc... No, wolę sobie oszczędzić kontaktu z nimi. Zignoruję to po prostu. Szybko budowujemy sobie łóżko. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej akcji z pleców. Chociaż oni też chyba obudowują łóżko chillera. Obudujemy sobie je na dwa, tak żeby było, wiecie, gicik. Bez problemów. Ten nasz sojusznik tak trochę... no nie za bardzo cokolwiek robi, no ale nic chyba z tym nie zrobię. Dokupię wełny i pewnie ci oponenci już się do nas zaczną budować. Ej, nie budują się do nas, to jest dziwne. Ale widzę, że oni coś tu już tutaj szknują, coś knują. Okej, okay, tam próbowałem zrobić Blizzly Bridge'a, czy jakoś tak. Ostatnio zostałem za to zjechany, ale nie pamiętam jak to się nazywało. Chyba, nie wiem, jakieś dziwne nazwy są w tym kreacji. Stawianie klocków to stawianie klocków. Okej, okay, to widzę, że się na pewno dalej wybudowaliśmy. Kurde. Dobra. O nie, sam się zabiłem. Dobra, hop jest tutaj na dachu albo z tej strony, nie wiem dokładnie gdzie. Ale czekamy tylko aż zacznie niszczyć nasze łóżko, po to żebyśmy mu wbili na łeb. Okej. Okay. Dziwnie, jakoś szybko się to łóżko zniszczyło. Zazwyczaj jak ja niszczę, to ono się tak szybko nie niszczy, ale być może... no gra na pewno nie jest oszukana, że są różne szybkości niszczenia łóżka, więc trochę dziwne, no ale co już zrobisz, nic nie zrobisz. Okej, okay, spadłem sobie, ale chyba jeden, a nie, nie został dojechany żaden, no nic, trudno się mówi. Ej, patrzcie jaka wczuta, są dwa typy z takim samym skinem i mają nich VVS i VVZ na odwrót. Powalona akcja. Okej, nie wiem dlaczego tak jest, ale jesteśmy strasznie blisko oponentów z dwóch stron. Trochę mnie to przeraża, bo z obydwu stron mogą nas po prostu zaatakować, jak są tak blisko, no ale nic, spróbujmy pójść na tych i najwyżej nas pokonają i zajadą nas z drugiej strony, już nie będziemy mieli łóżka, no i już będzie pograne, no ale nic, zdarza się najlepszym.
Okej. Okay. Nie wierzę. Okej, okay, oni sobie spali we dwójkę. Ja szybko wrócę tutaj sobie dokupić jakichś itemców, żeby wiecie, mieć jakieś szanse z oponentami. Oni tutaj, wiecie, budują jakieś skomplikowane budowle. Oni chyba jeszcze nie wiedzą, że nie z takimi noobsami się tutaj, wiecie, dawało sobie radę. Kurde, znowu to łóżko jest jakieś, nie wiem, sekundę się niszczy. Nie wiem, czy to TNT niszczy to łóżko, czy co, ale nie wiem, niech mnie gonią, frajerzy. Ten hop też się chyba do mnie próbuje wybudować. Nie wiem, coś mu nie wychodzi. Ja się nie boję. Dobra, wiecie co? Robimy nową taktykę, tak trochę bardziej defensywną. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Wydaje mi się, że ona ma potencjał jak największy, ale czy taki potencjał jak myślę, to zobaczymy. Zbieramy sobie 24 żelaza i kupujemy sobie kamień kresu. Lecimy sobie obudować tym kamieniem kresu łóżko. Mam nadzieję, w sensie to chyba nie jest taki czas, że ktoś tam może wbić i zniszczyć nam przez ten czas nasze łóżko. Chyba. Nie no, nikogo jeszcze nie ma. Tam się wbudowali już pod diaksy, ale to wiecie, nie za bardzo nas powinno obchodzić. Bo te diaksy to, wiecie, jakaś niby przewaga jest, ale jednak nie jakaś duża. Okej, okay, ten hop od nas dalej tu stoi i zbiera sobie itemy. Trochę noobs go, ale no dobra, zobaczymy, co on tutaj wykombinuje. Dobra, teraz mamy 4, czyli lecimy sobie wbić deski i deskami obudujemy sobie. Okej, okay, ten hop od razu mi hita sprzedał, w sensie, kurwa, ten serwer ma jakiś anti-cheat z gówna chyba, naprawdę. No nie wiem, co tu się dzieje na tym serwerze, naprawdę. Takie chore akcje. Hopy nie powinny mi jeszcze bić, a ja już dostaję hitting od nich, nie? Hop chyba nasz za nimi biegnie też, nie, no dobra, może hitów nie dostawał, ale... No, kolejny ziomek, który niszczy sobie bloki i nagle zaczyna mnie bić, odwraca się i dostaje hity. Jeszcze z łapki i kryta, a później dopiero mi mieczem bije. No to trochę zabawne jest. Bloków nam zabrakło na rozwalenie oponentów. Kurde, jeżeli w ogóle pójdę teraz po te bloki, no to tutaj nie będę miał w ogóle żelaza, bo ten hop wszystko zbierał, a potrzebuję szybko na kill-off. I nie mam pojęcia, ile kilo kosztuje, zaraz wyogarniemy to. Dobra, taki za 10 żelaza może być, do tego sobie za 8 kupmy dodatkowe pół staka bloków, no i lecimy na tych oponentów. Chyba, że oni sami most do nas zbudowali, ale zbany. Okej, 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 okej. Okej. Dobra, sobie spadli. Ej, w ogóle strasznie było blisko, żeby nas dojechali. Dobra, szybko, potrzebujemy na nowy miecz oraz jeden złoto, żeby sobie kupić jabłko i zregenerować sobie nasze życie, bo jak nie, no to jest śmierci po prostu. Okej, więc szybko sobie kupujemy jabłko. Oprócz tego kupmy sobie miecz i lecimy dojechać tych oponentów. Zobaczymy, co oni nam wyczarują. Okej, trochę laguje. Nie wiem za bardzo czemu tak, to chyba są jakieś lagi serwera. No bo się z hopem tak po prostu minęliśmy. Ale nic życia. Okej. No tak, to są albo jego lagi, albo lagi serwera, bo to było dziwne. Ale nic, szybko sobie kupimy dodatkowego Fireballa. Pierwszy raz w ogóle udało nam się wygrać z oponentami, którzy są naprzeciwko. Nie zostaliśmy przez nich dojechani, aż dziwne. Dobra, możemy sobie kupić od razu żelazny miecz. Trochę sfailowałem, bo mogłem uzbierać jeszcze jeden złota i sobie kupić żelazę. Żelazną zbrojkę. No ale już trudno, no nic z tym nie zrobię. Kupmy sobie plus 50% dropu. Może to nam coś da. Nasze łóżko chyba dalej żyje, więc jest tak w miarę okej, okay, stabilnie. Tym bardziej, że gramy sobie we dwójkę, to raczej nikt nas nie powinien jakoś super szybko dojechać. Ale no, zobaczymy. No, nie mów hop, zanim nie przeskoczysz się jakoś tak. Więc póki co siedźmy cicho i budujmy się na środek. Na środek budowa jest ważna. Żeby się budować na środek, najlepiej zejść tutaj. Widzę, że ten hop od nas budował już tam most górą. Ale zignorujmy ten most. Po prostu sobie dołem budujmy taki sprytniejszy, żebyśmy mogli szybciej jak coś uciekać stamtąd. Mam nadzieję, że uzbiera jak najwięcej emeraldów z środka i nikt go tam nie dojedzie, ani mnie też nikt nie dojedzie. Ale ja mam w sumie fireballe, które mi ułatwiają ucieczkę, więc raczej powinniśmy sobie poradzić. Ok, wszystkie emeraldy są pozbierane i teraz pytanie, czy przez czerwonego, czy przez ziomka od nas? To jest dosyć dobre pytanie, no ale zobaczymy, czy u czerwonych jest ktoś w bazie. Mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. O, szybko poszło. Okej, okay, dobra, jeden czerwony odpad, zniszczyliśmy im łóżko, więc został jeden, który jest nie wiadomo gdzie, ale raczej nie chcemy go szukać, w sensie nie mamy w tym żadnego celu, zbierzmy sobie szybko diaksy i wracajmy. Nasze łóżko dalej stoi i stoi tylko nasze żółto i... żółto... nasze łóżko i żółtych. Gdzie mogą być żółci? Kurde, tutaj są różowi, różowi już nie mają łóżka, w sensie dwóch ich żyje. Okej, okay. Już tylko jeden zaraz będzie żył. Kogo, wiecie, dopadniemy. Okej, okay, zablokował się S. Dobra, a propos nobów,
inni, których nie wiemy, gdzie jest łóżko. Tutaj są jedni. Gdzie się no, ostatni, którzy mają łóżko. I jesteśmy w sumie my na nich. Ciekawe, czy uda mi się teraz dojechać ich, czy raczej nie za bardzo. Mogłem szybko wyrzucić diaksy, ale no już trudno. Ciekawe, czy mnie zauważą, czy tak. Nie za bardzo. Nie wiem, sprawdźmy to. W sensie wiecie. Już mam chyba po łóżku, nie? Czy mogą mnie dojechać? Nie, dobra, nie dojadę. O kurde. Co to za PvP klepa? Kurde. Dosyć mocno się biłem chyba. W sensie, no nie wiem, bo nie za bardzo im cokolwiek zadałem. Ja po prostu jestem słaby. Ale mamy łóżko. Czy już mamy taką jakąś przewagę nad nimi? W sensie, wiecie, jeżeli będziemy chcieli się bić dalej, to po prostu wystarczy, że będziemy bronić łóżka. Zaraz się trochę bardziej obuduję, tylko dostanę jeszcze 2 złota. Okej, tyle z naszej przewagi. Przyszedł jakiś lamusz, czerwony frajer i nam łóżko zniszczył. Czyli teraz będziemy się bić. Tylko problem jest taki, że ja jestem w samemu. Ale wszyscy nie mają łóżek, to jest dosyć dobre chyba. Teraz pytanie, kto ma większego skilla. Widzę, że ten czerwony chyba zostanie zaraz dojechany. Jak nie przez żółtych, to przeze mnie. Okej, czy oni go gonią, czy tak nie za bardzo go gonią? Okej, no to super. Trochę mi nie wyszło. Zagranie od tylca. No ale nic, dobra, wygrali, więc gra to dla nich, my drugie miejsce. No i siemano.